Współpracują się Państwo bardzo nisko i oczywiście jesteśmy już w takim miesiącu, kiedy Państwa zeznania podatkowe zostały w większości przypadków automatycznie zatwierdzone przez same urzędy skarbowe, specjalny program, który już... Nie tylko w tym roku, ale już wcześniej w ogóle doprowadzą do takiej sytuacji, w której my nie musimy martwić się o to, czy zeznanie podatkowe jest złożone, czy nie. To, co kiedyś było koszmarem dla podatników, już tym koszmarem nie jest. Natomiast to nie znaczy do końca, że tak całkiem mogą państwo o tym zeznaniu zapomnieć. I teraz chciałem państwu pokazać trzy takie sytuacje, w których mam nadzieję Państwo się odnajdą. Takie, w których każdy z nich zakładam to, że Państwo, wierząc w to, że 30 kwietnia nastąpiło zatwierdzenie państwa zeznania podatkowego, jakoś w ogóle o tej historii całkiem zapomnieli, ale może jednak. O pewnych rzeczach warto pamiętać. Przynajmniej mam nadzieję, że Państwa omawiając te scenariusze troszeczkę uspokoję. Sytuacja pierwsza może być taka, że Państwo logują się teraz na stronę internetową EPIT, podatki.gov.pl, widzą Państwo swoje zeznanie podatkowe i widzą, że tam jest podatek do zapłaty. Dodatkowo jeszcze mają Państwo taką sytuację, że nie ma ani jednej ulgi, ani odliczenia. Po prostu nie mają, pra, nie mają Państwo prawa do żadnego takiego odliczenia w ramach tego zeznania za 2019. Rok. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Zawrzmi to śmiesznie, ale będzie to prawdziwe. Trzeba po prostu cicho siedzieć. Chować się, proszę Państwa, może nie trzeba przed Urzędem Skarbowym, ale dlaczego cicho siedzieć? A to dlatego, że w takiej oto sytuacji, jak mają Państwo podatek do zapłaty, sam Urząd Skarbowy powinien się do Państwa zgłosić i poinformować o tym, że muszą Państwo ten podatek zapłacić. Dodatkowo nie muszą Państwo się martwić o odsetki. Dodatkowo nie muszą Państwo się w ogóle martwić o zapłatę tego w maju. A to dlatego, że w związku z koronawirusem obowiązuje specjalne rozporządzenie, na mocy którego w ogóle żadne odsetki nie mogą być pobierane do końca tego miesiąca. A jak Państwo Urząd Skarbowy przypomni o takiej płatności, no to wtedy mają Państwo tydzień na to, żeby tą płatność uregulować. A i tak odsetki będą od 1 czerwca. Więc w tym pierwszym scenariuszu siedzimy cicho i czekamy aż... Ktoś się o pieniądze upomni. W scenariuszu drugim, jak Państwo logują się i widzą Państwo, że w tym zeznaniu, co to zostało zatwierdzone, jest podatek do zapłaty, ale Państwo mają prawo do jakiejś ulgi, na przykład darowizny, na przykład jakiejś ulgi, która związana jest z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego albo ulgą na dzieci, i Państwo tej ulgi nie mają wpisane do tego zeznania, uuu, tutaj nie można czekać. Tutaj jest bardzo zła strategia. Tu się nie chowamy. Tutaj szybko w ogóle to poprawiamy. Tam jest taki przycisk, koryguj zeznanie podatkowe. I Państwo korygują od razu. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie ulgi po pierwsze mogą spowodować to, że Państwo nic nie mają do zapłaty, albo Państwu mocno tą kwotę zmniejszyć. Więc tutaj nie warto czekać. Tu trzeba od razu robić korektę. Mają Państwo co prawda tą korektę możliwość zrobienia nawet w ciągu pięciu lat, ale w tym wypadku naprawdę nie opłaca się tego robić. I może być trzecia sytuacja, że Państwo się logują. I Państwo widzą, że jest podatek nie do zapłaty, tylko do zwrotu. A dodatkowo jeszcze Państwo mają jakąś ulgę i odliczenie no to to jest w ogóle los na loterii i to jest w ogóle prezent od losu. Bo z tego wynika, że państwo nie dość, że przysługuje jakiś zwrot podatku i do tej pory państwu tego zwrotu podatku nie dostali, to dodatkowo jeszcze mogą państwo sobie zwiększyć zwrot tego podatku, wprowadzając owe ulgi. I tu też nie ma co czekać, tylko trzeba kliknąć ten przycisk koryguj zeznanie i wpisywać te ulgi i odliczenia wszystkie, które się państwu za 2019 rok należą. I to spowoduje to, że ta kwota do zwrotu będzie większa, co dodatkowo jeszcze w tej sytuacji powoduje to, że szybciej Państwo dostaną zwrot tego podatku, no bo wszystko będzie załatwiane zdalnie. Tak więc mam nadzieję, że konkluzje, jak teraz przyjaciele to bryże serca pokazują, z każdej z tych trzech sytuacji jest taka że jednak będzie dobrze, albo przynajmniej można sobie troszeczkę sytuację poprawić. Za co trzymamy kciuki, polecamy się dalej, pilnujemy różnych rzeczy. To jest coś, co akurat jest adresowane do tych wszystkich z Państwa, którzy nie mają działalności gospodarczej, ale przysięgam, obiecuję i tutaj się zarzekam, że także i dla tych, którzy mają działalność gospodarczą, przygotujemy podobny poradnik. Polecamy się, proszę absolutnie nie tracić wiary w siebie i swój nawet najdrobniejszy biznes.